Powiedzmy sobie szczerze, końce świata są straszne, tyle ich już przeżyliśmy i tyle jeszcze przed nami. Dziś pogadamy o tych najgłośniejszych końcach świata. Materiał opracowany częściowo na podstawie TVN Meteo, które zresztą momentami cytuję. Lata 375-400. O co chodzi? Marcin Sturz, święty kościoła katolickiego i prawosławnego w wieku 15 lat, obrał stan żołnierski i został rzymskim legionistą. Przysięgę złożył jednak dopiero po osiągnięciu pełnoletności. Po powrocie z wojny Marcin uzyskał już łatwo zwolnienie z wojska. Pojechał wówczas na Węgry do swoich rodziców. Zdołał ich przed śmiercią nawrócić na wiarę chrześcijańską. 4 lipca 371 roku otrzymał święcenia kapłańskie i sakrę biskupią. Godność tę sprawował 25 lat. To on wyznaczył datę końca świata. Ten miał nastąpić w latach 375-400. Jak się domyślacie, nic z tego. ...992 rok. Tutaj należy wspomnieć o antychryście. Jest to przeciwnik Chrystusa, oponent, duch będący zaprzeczeniem Jezusa, jego antytezą. No szatan, anioł, upadły, zły duch, czart, wiadomo o kogo chodzi. Według przekazów biblijnych antychryst spowoduje odstępstwo w chrześcijaństwie, będzie prześladować i wytracać wyznawców Chrystusa, będzie zamierzał zmienić prawo Boże i wypowiadać słowa, które mają charakter bluźnierczy, a jego działalność będzie silnie związana ze fałszywymi objawieniami, znakami i cudami. Będzie dominować w Europie przez 1260 lat i dotrwa do powtórnego przyjścia Chrystusa, czyli końca świata. Ludzie spodziewali się apokalipsy w 992 roku, gdyż według jednej z teorii Wielki Piątek wypadało święto zwiastowania. Biblijna tradycja chrześcijańska głosiła, iż oznacza to początek panowania Antychrysta. ...1412 rok. Vincenty Ferreriusz to hiszpański dominikanin, święty kościoła katolickiego. Był spowiednikiem antypapieża Benedykta XIII. Po ciężkiej chorobie, na którą zapadł w 1398 roku, został wędrownym kaznodzieją. Realizował swoje powołanie, przemierzając m.in. tereny obecnej Hiszpanii, Włoch, Francji, Anglii, Irlandii i Szkocji. Występował przeciwko katarom i głosił także nadejście Antychrysta, czym zyskał sobie przydomek Anioła Apokalipsy. Wyznaczył on rok Apokalipsy, 1412. Jak się domyślacie, nic z tego. ...20 lutego 1524 roku. Pewien niemiecki matematyk, astronom, astrolog i ksiądz, twórca instrumentów astronomicznych i profesor na Uniwersytecie w Tybindze, w 1499 roku przepowiedział, że potop obejmie świat 20 lutego 1524 roku. Według Encyklopedii Brytanika przepowiedział, że świat skończy się, kiedy astronomiczne ułożenie planet wywoła ogromną powódź. Owe ułożenie planet miało mieć wpływ na Księżyc, który następnie miał doprowadzić do zalania całej Ziemi. Jak się domyślacie, do tego nie doszło. ...1 stycznia 2000 roku. W tamtych czasach system informatyczny nie był doskonały. Komputery nie obsługiwały dodatkowej cyfry w systemie zakodowanych znaków i komputery miały problem z zapisem roku 2000. To była podstawa do tego, aby wysnuć teorię, że jest to zwiastun końca świata. Według niektórych komputery miały odmówić posłuszeństw, a systemy informatyczne miały przestać istnieć. Ludzie panicznie zaczęli przygotowywać się na katastrofalną w skutkach awarię struktury bazy danych. Gdy zegar wybił północ, zanotowano tylko kilka drobnych usterek komputerowych, ale nic szczególnego się nie wydarzyło. Najważniejsze, że wszyscy przeżyli. ...1
21 maja 2011 roku. Harold Camping, ówczesny 89-letni pracownik telewizji i były prezes Family Radio Network, przepowiedział, że koniec świata nastąpi po serii bardzo silnych trzęsień ziemi. Ludzie mu wierzyli. Niektórzy nawet wzięli wolne w pracy, czekając na chwilę zagłady w swoich domach. Dzień sądu nie nadszedł. Gdy teoria nie sprawdziła się, data końca świata przesunięta została na 21 października. No ale to też nie wyszło. Od tego czasu Camping przestał przepowiadać kolejne katastrofy. Grudnia 2012 roku. Członkowie ruchów New Age uważali, że w tym dniu miała rozpocząć się pozytywna przemiana mieszkańców Ziemi, stanowiąca tym samym początek nowej ery. Inni sugerowali, że miał wówczas nastąpić koniec świata. Uczeni z różnych dziedzin zgodnie twierdzili, że idea wielkiego kataklizmu w 2012 roku była całkowicie nieprawdziwa. Specjaliści badający kulturę Majów wielokrotnie podkreślali, że przewidywanie nadciągającej zagłady nie ma w żadnym z dostępnych źródeł historycznych. Pogląd, iż długa rachuba osiągnie pewien kres w 2012 roku, nie znajdował uzasadnienia. Mimo to teoria o końcu świata w 2012 roku była na tyle kultowa, że doprowadziła do paniki w pewnych kręgach. Ale jak wiemy, nic szczególnego się nie stało. Pamiętacie w ogóle 21 grudnia 2012 roku? Co wtedy robiliście? Dajcie znać w komentarzu. Września 2015 roku. W tym czasie koniec świata miał nastąpić po czterech pełnych zaćmieniach Księżyca, które miały miejsce w odstępach 6-miesięcznych przez ostatnie 2 lata. Mormon połączył rzadkie zdarzenia astronomiczne z apokalipsą. Krwawy księżyc miał zwiastować koniec świata, jednak naukowcy wyjaśniają, że jest to bardzo rzadkie zjawisko astronomiczne i nie jest powiązane z końcem świata. Pojawia się tylko wtedy, gdy księżyc znajdzie się w niedalekiej odległości od Ziemi. Jest to tak zwany superksiężyc. Przez godzinę wokół niego rozciągał się czerwony obłok. Ci, którzy czekali na koniec świata, nie doczekali się. Października 2015 roku. Chrześcijańska organizacja pod przewodnictwem Chrisa McCann była przekonana, że nieuchronny Armagedon nastąpi 7 października 2015 roku. Według nich koniec świata miał być powiązany z korelacją położenia Księżyca. Jak poinformował McCann, zgodnie z tym, co jest zawarte w Biblii, Bóg powiedział, to jest dzień, w którym świat przeminie na wieki. No nie przeminął. Lipca 2016 roku. Zespół Verses and Times ogłosił, że koniec świata nastąpi właśnie 29 lipca 2016 roku. Główną przyczyną miało być odwrócenie pola magnetycznego. Przewidywano, że gwiazdy będą dosłownie ścigać się po niebie, a atmosfera zostanie rozciągnięta wzdłuż Ziemi. Okazuje się, że takie zmiany w polu magnetycznym są zjawiskiem powszechnym i nie powodują takich dramatycznych wydarzeń. Zjawisko to pojawia się wtedy, gdy cząstki żelaza przesuwają się w płynnej sferze znajdującej się wewnątrz Ziemi. Ta prognoza oczywiście się również nie sprawdziła i w 2016 roku również nie nastał koniec świata. Znacie jakieś inne przepowiednie związane z końcem świata? Może takie, które były, a może znacie jakieś daty przyszłe, według których ma nastąpić koniec świata? Piszcie w komentarzu, jestem bardzo ciekawy, co Wam udało się znaleźć. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na kanały Światowa Historia oraz A to Ciekawe. Trzymajcie się, cześć!